Spójrz na siebie. Oto człowiek. Dzieło stworzone przez ręce istoty doskonałej. Najwspanialszego artysty. Boga. Boga, który kochając nas bez granic, ofiarował swojego Syna za nasze grzechy, nasze słabości, naszą niedoskonałość. Tak nas mocno umiłował, że dał nam najdoskonalszy prezent, w którym sobie często nie radzimy. Wolność Boga. Sami wiemy, jak czasem trudno jest rozpoznać dobro. Zło przybiera kształt najpiękniejszy z możliwych, ale to jest uda. W naszej duszy pojawią się myśli te jasne, które ze wszech miar każą nam czynić dobro, jak i te czarne, pędzając nas w grzech i poczucie beznadziei. Bóg ma wobec każdego z nas słowa. Pokazuje nam ścieżki, które prowadzą do Niego. Wystarczy tylko otworzyć serce, tak jak otworzył mnie Adam Kwiniowski. Jeszcze o tym nie wiem, ale kochać go będę najpiękniejszym człowiekiem. Polski nie zaczynał z pasażu, a sam papież określił go mianem patrona naszego pięknego przyrodu. Adamie, słuchaj, Bóg będzie go pokochać. Już są, już są. Witam, serdecznie witam szanownych gości. Jeszcze tylko Adam po nas powrócił. Na litość boską, tego chłopca też tą środkę zaangażowałeś? Doigrasz się kiedyś tą zabawą z uwagi. Ludwiczko kochana, nie lamentuj tyle. Pójdę otworzyć. Nogi nie udało się udawać. Karabin.
ale wcale nie myślałem o bólu, tylko o tym, że już nigdy nie zobaczę moich braci i sióstr, ciotki zetronego. Ratunek dla mojej duszy przyszedł w ostatnim momencie za sprawą żony Gajowego, która kazała posłać po księdza. Jedynie Bóg mi wtedy do pomóc. Z pewnością ma wobec ciebie plany. A po cóż Bogu taki dziwak? W mojej rodzinie od stuleci krąży legenda. Podobno jeden z moich przodków, Henryk Jastrzębiec, w XII wieku zabił biskupa polskiego. Odtąd w każdym pokoleniu naszej rodzinie miał rodzić się ktoś dziwny. Wierzcie mi Państwo, istny gabinet osobliwości. Teraz chyba nam nie ma. Dziwny nie znaczy gorszy, tylko nadzwyczajny. Możemy zaczynać. A ten swoje. Profesor kultura, uczni jak to słabie się. Adasiu, ksiądz kazał mi się mówić, gdzie oni będą te swoje duchy wyglądać. Tylko nie wiem, jak długo wytrzymamy za mną. Może przyłączysz się do mojej modlitwy? W tym momencie silniejsza jest mi ciekawość. Duchy zmarłych tego domu przybywają się. Chcemy was zapytać o wiele rzeczy. Bądźcie nam przychylne i zawitajcie w nasze skromne progi. Przybywajcie o wielkie duchy. Jeśli tu jesteście, dajcie znak swojej obecności. Dajcie znak, chociaż jeden. Poruszcie talerze. Niech wiemy, że do nas dołączyliście. Dajcie znak. Czekamy. Dajcie nam poczuć swoją siłę. Przemówcie do nas. Słuchamy was, o wielkiej istoty. Kłaniamy się do waszych sztuk. Co macie nam do powiedzenia? Będziemy głosić każde wasze słowo. Życie czegoś podobnego nie widziałem. Czyżby pani Ludwika miała rację, że to igranie z diabłem? To było niczym przebudzenie. Boże, daj siłę, nie potrafi się odnaleźć. Przeszedłem już tak wiele. Wojna budzi w ludziach zwierzęce instynkt. Odziera ich z godności. Odbiera nadzieję. Ja na próżno szukałem szczęścia w wojaczce. Jeszcze nie tak dawno szedłem ślepo w górę, wierząc, że to jedyna droga. Nie dopuszczałem do siebie myśli o porażce. A teraz jestem kaleką. Mogłem stracić o wiele więcej. Żyć sam nie wiem, co byłoby lepsze. Jestem głęboko przekonany, że istnieje piękno, że istnieje szczęście, że istnieje harmonia, ale taka, która nie przeminie. Muszę ją tylko odnaleźć, ale nie w ten sposób. Kiedy byłem w niewoli, moja kochana rodzina, dzięki łapówkom dla rosyjskich żołnierzy, podstępem doprowadziła do mojego uwolnienia. Wsadzili mnie do trumny. Miałem udawać trupa i wynieśli, aby mnie rzekomo pochować. Kiedy w lesie podnieśli jego trumny, łapałem powietrze ostatkiem sił. Chciałbym znów wziąć taki oddech, żyć pełnią żyć. Mógł siedzieć spokojnie i nie wdawać się w walkę. Za co? Za ojczyznę? Głupiec. Chwilowy zryw i co po nim ma? Krzyż na całe życie. Mógł spokojnie uczyć się w ławie. Zostać kimś. A on potrzebował spełnić się jako bohater. Popatrzcie, do czego doprowadziła go pycha.
Jego matka umarła, kiedy był jeszcze dzieckiem. Ojciec niedawno podzielił im los. Popatrz, jak jest dzielny. Nie miał bohaterstwa z głupotą. Okrutny Bóg zabrał mu rodziców, rodzeństwo w jego córu. Jest sam jak palec. Nic już z niego nie będzie. Nie zgadzam się, wybrnij to. Prawda w oczy kole? Te wszystkie doświadczenia, a zwłaszcza powstanie styczniowe, pozostawią mu tyle ból. Ale żyje i wierzę mocno, że przeżył dlatego, że ma do spełnienia wielką misję. A tu jesteś. Szukam cię chyba od godziny. Chciałem, żebyś zobaczył moje dzieło. Daj mu tytuł, babie. Bardzo mi zależy na twojej opinii. Tylko ty potrafisz dostrzec to, czego inni nie widzą. A, malujesz, przepraszam. Leoś, weź głęboki oddech. Nie wiem, czy to dobry pomysł, czy cokolwiek teraz będziesz. Co to za psie rzemiosło tu na nas? Robota ciężka, efektów żadnych. Widzę, że cię dopadła melancholia. Doprawdy, rzadki to był. Nasz Adam humor straci. Przecież ty, drogi przyjaciel, nie mam krótką farbę. Malujesz więcej niż wszyscy razem wzięci. Mam przenikliwy zgryz obserwacji. A kolorę urządujesz po mistrzostwie. O, co za ciężkie dysputy, jak tutaj słyszę. A ciężki dzień chyba dzisiaj. Maksiu, nie zaczepiał cię ten chłopiec hotelowy z recepcji? Nie, o dziwo nie. Chyba go na czekaniu było. Stało się co? Nasz Adaś zrobił mu kolejną wysielną sztuczkę. Zapowiada się nieźle. Co ci urazy? Wracałem wieczorem z teatru. Oczywiście bardzo wesoły. W tych swoich butach do konnej jazdy. Jak tylko wszedłem do holu, ta czerwona małpa przywitała mnie krzykiem, że głośno wchodzę, że wrócę, a na dworze było to, on 50 razy sprzątał, nie wiem. Więc ja mówię to odparł, że skoro mówi pani na brudzinę, to musi je pomóc ściągnąć, a że są ciężkie i siły nie ma. On oczywiście nie chęci się do tego zabrał. Ja swoją drogę delikatnie odhaczył. Sługa ciągnie sam się, aż tu nagle upada, a w rękach pozostaje mu moja noga i mój śliczny budzik. Mówię do niego zaraz. O nieszczęśniku! Nogę mi urwałeś! I uciekł z pasji. To prawda, ale podziwiam twój hart ducha. Tak, tylko z tego mojego malowania cały pokoju. Nie bądź jeszcze. Ja jestem pełen podziwu dla twoich dzieł. Maksiu, ukojenia nie znajduję nawet po tak miłych słowach. Bo widzisz, ciągle niepokoi mnie jedna rzecz. Jaki sens ma sztuka sama w sobie? Bo skoro człowiek sztukę tworzy, to jest ona wyrazem jego duszy. Może zatem służyć Bogu, nie umniejszając człowiekowi. Przecież każdy z nas jest niepowtarzalny. Szalona głowa z ciebie, przyznaję. Czasami to cię w ogóle nie rozumiem. Nie przesadzę. Widziałeś, co ostatnio namalował? Jaka bryła, kolor, forma. To tak odbiega od tych wszystkich malowidełek. Gadanie po pomazie. Gdybym cię Adamie nie darzył sympatią, to wziąłbym cię z pewnością za szaleńca. Stanowczo, ale malujesz zachody słońca. Dla tak świetnie zapowiadającego się artysty nieważne jest, co maluje, tylko jak to robi. Przyjacielu mój najdroższy, to ty mi wskazałeś ścieżkę, którą mam w malarstwie podążać. Nie wiedziałem, co mam robić. Żaden temat nie był dla mnie odpowiedni. Adam, widząc moje rozterki, zapytał mnie, czy uczestniczyłeś
postaci. Odpowiedziałem, że tak. A on mówi, więc to, Maru, to jest całe twoje życie. Zaczynam, że wieczór spędzony w teatrze, w towarzystwie przepięknych dam, na tym owocem, silny już nie ma na słowne przepychanki z wami, drodzy koledzy. A tak, z sił już opadam, jak słyszę, jakie blednie opowiadać. Jakże mam nie kochać tego słodkiego szumu w głowie, o winie, czy też hobby, uroda jest taka ulotna. A do tego całego blasku, kabaretu, teatru, nocnych schadz i samego aktu tworzenia. Jeżeli ja mam nie, to czuję się jak stworzyć. Mam światu swój stół. Czemu ty, Adamie, szukasz w tym brzokach o życiu wiecznym? Przecież nawet nie wiesz, czy ono istnieje. Jakie on ma jeszcze wątpliwości? Obraca się wokół największych artystów tego czasu. A on dalej szuka tego swojego piękna. Piękno tworzy się wokół ciebie, głupcze. Jeśli nadal nie widzisz pełni tego, co robisz, to po co ty tutaj w ogóle jesteś, co? A, malujesz Chrystusa. Maluj kobiety, są piękne, zmysłowe. Co ty myślisz, że będziesz całe życie głodny? Cisza, daj mi spokój. On już wie. Serce. Musi go tylko otworzyć na innych. Starek się bierze w niego. Adasiu, pomyśl. Dzisiaj Monachium, jutro Paryż. Cała Europa będzie u twoich stóp. A ty co? Malujesz wizerunek człowieka, który nie wiadomo, czy dobrze istniał? Już za późno. Możesz mówić, co chcesz. On już wie, kogo kocha najbardziej. Bóg do niego. Tak bardzo się bałeś. Niech ci też twój Bóg pomoże. Przeżyłeś szok. Powiedzieliście, że Bóg jest okrutny i mściwy. Po co wyjechałeś z Monachium? Mało ci było? Nagle kariera przestała ci interesować? Myślałeś, że jak wyjedziesz do Paryża, to wszystko się zmieni? On szukał Boga. I dlatego zwariował. Okazało się, że nie jest już taki idealny. Został. On walczy, Bóg go nie puści. Jego dusza umiera. Adasiu, pamiętasz, jak mówiłeś, że Francja dąży do samozagłady, ponieważ nie żyje Ewangelią. Jeśli ty jej nie przyjmiesz, pójdziesz tą samą drogą. O, już Ewangelii nie pamiętam. Adamie, kochany, przypomnij sobie, co mówił święty Franciszek. Oddaj się Bogu. Za późno. On zwariował. Panie Adamie, poznaje mnie Pan? To ja, Helena Modrzyńska. Proszę sobie przypomnieć, jak Pan ma moją chorobę. Ja nalegam, ja też żądam, żeby się Pan nie załamywał. Wszyscy widzieli we mnie tylko aktorkę i gwiazdę. Mnie to zawstydzało, bo wierzę, że to Jezus się liczy. Pan zobaczył we mnie bliźniego. Panie Adamie, Bóg Pana kocha. No, ja już może jeszcze nie słucham. Bieda niedawno zmarł jego największy przyjaciel na jego rękę. Mówisz o tym Maksymilianie Wierzchowskim? Co to mu mama kazał w stanie malować? Tak był mam. Był chory. Był różnicy. Adaś bardzo to przeżył. Tak, tak. I znowu jak tchórz uciekł. Tym razem do kogo? Do tego drugiego bezbożnika Wieczórkowskiego. Ciało na
spokój, to nie była ucieczka. Namalował Pan najpiękniejszy obraz, jaki w życiu widziałem. Ecce homo, Bóg człowiek, przemawia z Niego prawdą. Nie spotkałem wcześniej czegoś podobnego. Tego samego, który... Ten sam, który wymagał od Niego krwawej ofiary. Bóg tak nie jest. Tak, masz listę z tego właśnie Adama. Chcąc się zniosić, wstąpił do zachodu. Poczuł powołanie, a co tam przemyślał? Same straszne rzeczy. To wrażliwy człowiek, więc nie dziw się, że przeżył szok, kiedy pokazał mu wizję Boga, który tylko każe. On o tym zakonie u Jezusa już tak zwariował. Zobaczył, że nie ma nadziei, że jest najgorszym grzesznikiem. Zmienił zdanie? Ufał, ale powstanie. Puste gadanie. Załamał się jeszcze bardziej przez ten głupi niedopałek. Idiot! To nie tak! Panie biedacze, po tym jak postanowił, że będzie służył temu waszemu Bogu, złożył przysięgę Matce Boskiej, że papierosa nie tknie już nigdy w życiu. Ale kiedyś w chwili słabości dopadł niedopałek leżący na ulicy. Pan z ogromnym zapałem. A potem się załamał. Efekt tego taki, że właśnie brak go ze szpitala psychiatrycznego odebrał. Jest bardzo wrażliwy. Jezu, pomóż mi. Chcę się wyspowiadać. Znalazł swoje miejsce, swoje szczęście. Chrystus szykuje mu nagrodę po 100 razy większą niż te, które przygotowały. Paryż, Londyn czy Berlin. Na nic dobrego się nie doczekał. Niedługo powie, że trzeba być jak chleb, który leży na stole, z którego każdy może gęst dla siebie ukroić i nakarmić, jeśli nie zgodny. Człowieku znalazł piękno, które nie przyjmuje. Nie mogę tego słuchać. Przestań. W myślach o Bogu i przyszłych rzeczach znalazł szczęście i spokój, którego dalej nie szukał w życiu. Głód się rozmowę brał, albo na starość kuchniesz. Nie, nie, ja nie w swoim.
przeparza. Ty diablico jedna! Ja cię pogonię! Lep mnie urażasz! Spokojnie, dzieci kochane. Ojciec nam tu kryminalistkę przyprowadził. Ugotowanym jeszcze gardła być nie podeszło. Trochę wiary drugiego człowieka. Odrzucając ją, samego Chrystusa powiem. Kiedy to ta najgorsza z możliwych? Nie, ja przysięgam na rodę Chrystusa, że ja nigdy, przenigdy. Nie, ona dawno tę łzy lepisz. Masz tu, więc. Rodzice moi pomarli. Ciotka znowu wyrzuciła. Potem w pracy oszukali mnie złoczyńcy. I póki mam takie, że szkoda mówić. Nie wiem, która to już wiosna idzie, kiedy obcych ludzi o pomoc pod kościołem proszę. Gdyby ktoś tylko pracę chciał mi dać, bez zamysłu pójdę. Ale u ludzisków serca twarde jak kamienie. Lepsze życie ma pieseczek jaśnie księżne, jako papuszka w jednej z tych złotych kamienic. Godności mam odebrać niepozwolę, póki siły mam. Bóg nie opuści ani ciebie, ani siebie. Jej też wierzę, że i mnie w swej uwierze nie opuści. Bóg nam ojca zesłał. Zdrowe obecnie plany, które chcę pokornie wypełnić. Ja już przy chrzcie zostałem z wami przyjacielem złączony. Byłem tak wątły w nim momencie, że okrzywił mnie bardzo szybko bez księdza w obecności żebraków, którzy koczowali przed kościołem. Ja słyszałam, że ojciec powstanie na ludziach, a potem malarzem został. Takie dostatnie życie dla nas porzucił. Moje miejsce jest tutaj, przy was, drogi przyjaciele. Przeżyłem już tak wiele. Wojny, blaski, cienie życia artysty, nieudaną próbę życia jezuitą, szpital psychiatryczny, śmierć rodziny, odejście najlepszego przyjaciela. Ale pan, zdaje się, miał wobec ojca inne prawa. Miał widocznie, choć nigdy do końca nie wiem, co przyniesie kolejny dzień. To tak jak my. Wobec Chrystusa wszyscy jesteśmy równi. A tylko ludzie coś tacy zatwardziali. To jest dżungla. Trzeba sobie jakoś radzić. Paniczyki nigdy głodu nie zrozumieją. Nie wiedzą, co to znaczy mieć odgrożone palce. Nie chcą nawet słyszeć wołanie o pomoc. A tutaj każdy jest twoim wrogiem. Musisz dbać. Twój nędzny kawałek w druku, jakby to był twój skarb. Bronić go za jedno. Inaczej ktoś silniejszy zabierze ci twój kawałek do życia. Ludzie są gorsi niż zwierzęta. Czasami się wstydzę, że jestem człowiekiem. Nie możesz wszystkich do jednego worku wrzucać. Na mojej drodze Pan Bóg postawił wielu wspaniałych ludzi. No tak. Wyczułem, na czym wymienić. Pewnie języka w dębie zapomnę. Gdyby nie moi rodzice, nigdy nie wiedziałbym, co znaczy bezwarunkowo pokój. Jakże człowiek pusty jest bez miłości. A moje rodzeństwo? Brat Stanisław? Staś mnie kochany. Oto błędu mnie uchronił i troskliwą opieką otoczył, kiedy myślałem, że mi rozum odebrał. A i do Boga podstępem nie przywrócił. Bo jakież straszne było moje życie bez jego miłosierdzia. Gdyby ciotka Petronella nigdy nie urodził mi się. No to jest rodzina. Ale od ludzisków to pewnie nigdy nic ojciec dobrego nie usłyszał. Zważasz, że go przyoblazły. Będąc
pamięci Maksymilian Gieryński, warsztat malarski pomagał kształtowi. Tyle cierpliwości mi dodałeś. A Leo Szczepkowski, kiedy się dowiedział, że mnie w szpitalu psychiatrycznym zamknęli, przyjechał aż z Lwowa. Kiedy się dowiedział, że trafiłem tam od Jezus, pojechał do nich i wygarnął przeorok, że najlepszego przyjaciela znam. Nawet wyzwał mnie do Szczepkowi Twoje. Bieda nie wiedział, że to nie jest winna. Ale myślę, że przeorok nie było wesoła. A znał masz ojciec Renę Wojciechowską? To podobno wielka dana. Najwspanialsza aktorka świata. A widziałam ją kiedyś, widząc mnie na schodach przed teatrem, sięgnęła do sali i wyjęła trochę groszy i podała mi prosto do ręki. Nie brzydziła się. Potem mnie policja przegoniła, bo to podobno wstyd takiego dziara pokazywać. Ale ja dam przez 2 tygodnie za to, co mi dała. Helena Wojciechowska to człowiek, który w pełni oddaje to, co ja uważam za prawdę. Panie ksiądzie, co wyjaśnił, to dla mnie jakiś taki bełkot arystokratyczny. Wielki człowiek tworzy wielką sztukę. Cóż, macie jeszcze słodkie buchy. Dzisiaj pan nam bardzo sprzyja. Ale sobie ojciec wybrał miejsce na życie, przytułek. Nie mów pełną gębą, prostakuję jeden. Do tego Kazimierz. Przecież cały Kraków Kazimierz omija, bo to miejsce bandytów, nierządu i brudu. Na was to nas nie chcieli. A Chrystus musiał posiąść swoje wiary. Od 1888 roku jesteśmy tutaj legalnie. Trzeba się cieszyć. Wielu dobrych dni na sobie. Dobroć zawsze dobre owoce przynosi. Policja i władze się cieszą, bo Kraków podobno bezpieczniejszy, a i potrzebujący do życia uczciwego się dają. Opuchlakami was nazywają, a ja was nazywać będę moimi kochanymi dzieci. Ale co ojciec sam działa? I tak będę pomrzeć. Mylisz się. Wielu z dobrych ludzi wokoło. Biskup Dunajewski mnie ślubu przyjął i z opresji skórę mi dawał. Dziękuję Bogu za nasze przekupki krakowskie kochane. Tyle razy cały przytułek od śmierci głodowej ratowało. Jak możesz mówić, że jesteś sami, skoro tylu braciszków się do nas przygotowało. Śpijcie już. Mało mam wrażeń, jak na jeden dzień. Jezu miłosierny, bez Twoich pomocy nie damy rady. Żebyśmy jutro mieli co jeść. Ty wszystko pomóż. Najświętsza Panienko, siły wydania najwięcej, aby mnie wolę odwołać. Chyba musimy się rozejść, bo przecież nogi trzymają mi do brudu. Pani Zawadzka, a najlepszego to pani nie słyszała. No to moja ciekawość została pobudzona teraz, to już na pewno nie razem. Słyszałam, że syn tej doktorowej ze Stradowskiej. Lewandowskiej zdaje się. Tak. Syn owej Lewandowskiej, jak doktor znaczy, ma ogromny mezalans sióstrowy. Czuł matce w puszczy za myślą, że żenić się ma zamiar i zamiar z nimi. Kiedy rodzice chęć wielką wyrazili poznać jego narzeczoną, on z dumą oświadczył,
żony chce pojąć chłopkę, który z tej wsi na południe. Och, co za nieszczęście nieprawdopodobne. Kochana, świat to chyba tu zagładzi, gdzie moja droga. Pani Gawronko, pani Gawronko, pani, że pani zaczęła. Pani Gawronko, zapraszona się. Życie się ma też nie chce przyjąć? O, nie, nie. Tak, przyjąć. Przepraszam, zadumałam się. To ten stromotny ruch sprawia, że człowiekowi i wzrok zamarza. Zdaje mi się, że pan po prostu nie słyszał. Mam nadzieję, że szanowni się w dobrym zdrowiu. A tak dziękować Bogu w domu, w domu. Niechże pan zechce przyjąć życzenia Rady Święta. Nadchodzący rok 1917. Oby same dobroci całej rodzinie Rady przynieść. Dziękuję. Życzę wzajemnie samy głos nowonarodzonego Chrystusa. Ale tam, żeby nie było tak kolorowo, to może jakieś ploteczki kochane moje słyszały? Boże Narodzenie, nie przystoi tak. Podobno żona profesora Zalewskiego. Ale jakże pan bez to? Na świecie tyle jeszcze. Wojna na dobre szaleje. Ludzie nie mają co do garnka włożyć. A i mój Janek z drugi rok do domu nie wraca. A pan za przeproszenie takimi bzdurami się zajmuje. Nie rozumiem, dlaczego ludzka tragedia pani śmieszy. Myślę tylko, że taka wrażliwa. Dziś rano zmarł brat Albert. Ten, który na Skarbówki na Kazimierzu przytułek prowadził. Święty to był człowiek. Długo chorował. No ale cóż, nie każdy ma zaszczyt umierać tak wielkie święto, jakim jest Boże Narodzenie. Kto teraz z tym nieleczy nam pomoże? No przecież zawsze istnieje jakaś jałmużna. Nie trzeba zadawać się z tymi brudnymi nędzarzami. Jałmużna, pani kochana. To tylko doraźna pomoc, a nie rozwiązanie problemów tych nieszczęśników. Tak czy owak? Nasze dzieci nie tylko do brata Alberta lubić się będą, a i chyba ja zacznę. Trzeba wielkiej odwagi wznosić Chrystusa, aby się podlić i zejść do podziemia, aby być gotowym przyjąć pomoc. Być dobrym jak ale po co pomagać tym, którzy tej pomocy nie chcą? Gdy takiemu łachudrze z ulicy pracę się zaproponuje, to on gotów cię opluć. Albo ci do pijacy. Na gorzałkę ode mnie ani grosza nie dostał. Na moje oko zamęczył się jedno lecha na śmierć. Ale tak za grosz wdzięczności dla niego być nie będą. Nie taki zwykły plecha. Artysta, kształcony za granicą, zarabiając na swoich obrazach, wszystko wydawał na chleb dla tego pokazu. Miał to być prawdziwy pracownik, jeszcze przed złożeniem ślubu zakonu. Jak długo to ja się skończyła, że jak długo nie malował i pewnego razu zobaczył go wersję, jakieś płótna i farby będą tego malarza, który się tam zatrzymał, wpadł w dziwny głos. Podniósł obecność obrazisty malarza, chwycił za pędzel i na jednym ze stołów namalował piękny obraz. A ja się właściwie i zaraz go pogonił. Głupiec, nie wie jak wielką relikwię ma teraz przy nim. Ja, a mniej kolorowe obejście. Całego braciszek z otwartymi ramionami przyjął, obił w młodzieńce gębę, zabrał pieniądze, jedzenie. Oby raz. Ja takiego zbira, rachciach! Niech sobie pani wyobrazi, że on przyjął jak syna mama. Takie tam gadanie, takiego pozwólstwa i tak niczego nie nauczy.
prawda? Sama widziałam, jak brak Alby przygotowywał z nimi sztuki. Podobno to uczyli się, śpiewali, grali, wielcie z taką sceną przestało pić, bo im po prostu było wstyd. Uważam, że sztuka daje wiele ludzi. Ja mam obraz. No i co z tego? To wspaniałe. Nie jest podpisany. Jak mu się nie podobało, co zrobił, to się nie podpisywał. Ale się pani umówiła. Ale odbiegając od tematu, już zabierał mnie wiosną na mały wypad do Zakopanego. Oddychając mi świeżym powietrzem. A ja chcę do tematu, bo zachowane pustelnia brała tam kręta. A i braciszkowie tam zadolnują. Z wielkimi honorami przeniesiono ten stary, drewniany krucyfik do pałniki na skarce. Jakaż to była uroczystość. Oj, Garnko, ale skąd ty to wiecie? Ten grał, że mi się pan chce. Z miasta uciekł? Oj, tam, do dobrych uczestników. Co to ma wspólnego? A ma, braciszkowie ci na nowe zawózki do Zakopanego krzyż przenieśli. Brat Albert już sformowany, ale tak ujmował Pana Jezusa w Pałowinie, że zabrali mu do swojej pustyni. Tu jest Pani tego, żeby go zobaczyć. Czy coś? Tak czy owa? Brat Albert niedługo świętym będzie. Braciszek zawsze przy nim powiedział mi dziś rano przed kościołem, że nasza biedaczyna odszedł po Boże. Jedna ze sióstr, która podawała mu wodę, tak z troski zapytała, czy jeszcze mógł czymś służyć. A on miał odpowiedzieć, że teraz to już mu nic nie potrzeba. Nie on panu przeszkadza. Ale taki miał mógł, nie pomogę mu trafić. Skutecznie chce pani zagłuszyć swoje sumienie. Brat Albert powtarzał. Jaka modlitwa, taka rozsunęła. Jaka modlitwa, taki cały dzień. Na próżno musimy postępować przez inne drogi, inne środki, inne trafki. Modlitwa jest warunkiem nawracania duszy. Trzeba wiedzieć, że w każdym człowieku można dostrzec Chrystusa. O ile maska dziesięcioletniego brudu i smrodu płynie przez głowę. Prawdy serca mają ludzie. Trzeba iść naprzód. Nie patrzeć na przeszkody, jakie spotykamy na swojej drodze. Bóg wie, dokąd nas prowadzi. Żadna. Sąsiad, wesoło się. Tym większą miłością służyć mu trzeba, bo samego Jezusa po sobie tego Bogiego widzimy. Rozejrzyj się tylko. Nie ma kogoś takiego w pobliżu ciebie. Modlitwa jest warunkiem nawracania dusz. Bez modlitwy nie podobna wytrwać powołanie. Modlisz się Ojcze sobą szczerze. Modlisz się tylko wtedy, kiedy czegoś potrzebujesz. Zjednoczenie z Bogiem jest ważniejsze od wszelkich innych obowiązków. A co u ciebie tak naprawdę jest na pierwszym miejscu? Bóg nad nami czuwa. Jeśli czegoś od nas żąda, trzeba być gotowym. Czy jesteś gotowy? Ufasz mu bezgranicznie? My chyba bardziej niż inni powinniśmy iść za bratem Albertem. Pamiętając o tym, co nam jednokrotnie powtarza. Jak czego brakuje, to prosić i polecić Panu Jezusowi i być najspokojniejszym, że On wszystkiemu zaradzi.